Dobry wszystkim. Dziś drugi lot konkursowy gołębi młodych. Pojawiły się gołębie. Nie zdążyłem. Chodź, 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 chodź. Nie wyrobiłem się. Jest trzeci gołąbek. Chodź, 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 chodź. Tu są cztery gołębie. Dosyć tak. W miarę ściślejszym czasie jak w zeszłym tygodniu. Troszkę inne niż w zeszłym tygodniu. No, jeszcze jeden, piąty. Mógłby się pokazać. Myślałem, że jest piąty, ale no, piąty się skubany nie chce pojawić. Gołąbków na konkurs mało poszło, ponad 700, tam 750 chyba. Także malutko do konkursu. No, pogoda taka dosyć ciężkawa jest. Drugi lot 150 km. Południowy wiatr, także w miarę korzystny dla mnie. No, zobaczymy, tutaj lecą gołębie. Chodź, 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 siadają. No, szóstka jest. Jakiś obcy siedział. No, usiadł tam dalej, ale chyba nie mój.
Ac. No i szóstka. Mi się nie pokazało więcej. Tu galanci siadało więcej, ale no niestety nie moje. Tylko dwa. Tu jakiś obcy siedzi chyba. Dobra, mogę być na zewnątrz chwilę chyba. Jest 6 gołębi. Już prawie 20-minutowa, no 15-minutowa przerwa. Także coś nie za wesoło. No. Pojedynki jakieś tam się pojawiają na niebie. Ale nie widać. No. Trochę jest niebezpiecznie jakoś tak dziwnie. No dalej musiały się połapać z jakimiś gołębiami, czy co? Czy jeszcze nie doleciały? Już 8:55. No. Powinny być gołębie około 6 wypuszczone. Także około 3 godzin lotu już. Czyli no te pierwsze, tak jak te pierwsze, powinny zacząć siadać. No, no coś jest tak za bardzo nie tak. No. Tylko pojedyncze się tak jakoś przebijają. No spora różnica w czasie. No. W zeszłym tygodniu troszkę rzadziej siadły. Ale następne były szybciej. A tutaj niestety jakoś nie bardzo. No, no i trzeba czekać jeszcze. No. No jest każdą minutą coraz cieplej. No. Tam było już 20, no niby 22 stopnie w cieniu. Czyli może jeszcze nie taki upał, ale no już po 10 wzrośnie, będzie wzrastało szybko ta temperatura. Wiatr też dosyć wieje silnawy. No. Nie aż taki silny, ale troszkę odczuwalny. No, no i czekam na gołębie. No, tu jakiś leci, ale dalej. Ale dalej. Siada 7. No, z kierunku. Ale bardzo długa przerwa. No. 9:01, 8:39 ostatni. Ać. No i to też chyba drobny gołąbek. 817 chyba. Mamy pojedynek. Ać. Ać. Jeszcze nie chcę wejść. No jest kolejny, 8. Ać. Jest 8 sztuk. Ale tak, kurde, nie za specjalnie. No. 9:55 już jest. 8:39, 6. 20 minut przerwy. No. Jeszcze ja włożyłem 30 gołąbków. 28 te, co były na zeszłym tygodniu. Dwa poszły świeże trochę. No, tych świeżych na razie nie ma. 22 brak. No. Zapowiada się nieciekawie, choć no tu jeden telefon na razie miałem, no kolega miał za mną kawałek jednego i bliżej tam na bliższym kilometrażu 9 było tam, bez zegara co prawda, ale no 9 sztuk się tam pojawiło, także no na pewno gołębie dolatują. No tu ciekawe co tam się dzieje w tej czołówce, no na zegar, czy tam są te gołębiny, czy nie ma. No tu się nie pojawiają, no. No z takiej ilości małej no za bardzo nie będą walić, ale troszkę już się powinny bardziej zagęszczać, no. Jak chcą wracać do domu. No tu nie widać, no.
I nie widać. No i czekam dalej, no. Siada. Dziewiąty widak. No, też w miarę z kierunku, no. No wszystko pojedynczo. No, ale gołębie tam na zagęstnieniu hodowców się dużo wcześniej pojawiły niż u mnie, niestety, chyba. 19 po Puszczy Mariańskiej. 26 po bardziej na południu, także no nic za bardzo na tym locie się nie da uzyskać. No może jakieś tam minimalne te, no ale trzeba poczekać do zegarów. No może tak źle nie będzie. Najważniejsze, że piątka weszła i się zleciały w miarę. No. No na razie 9, także z tą zleceniem coraz gorzej. Uff. No i tak niestety, no. No słabiutko gdzieś poszły i nie widać, no. A robi się coraz cieplej, no. Jest godzina 17:20. No, troszkę się schodziło. Zachmurzyło się. Taka lekka burza tam przeszła, ale po boku. 26 stopni. No, gołąbków za wiele nie doleciało. Jest 17. Teraz tam po 6. Przed 16 jeden przyleciał i po 16 drugi, także za wiele nie ma. Jakieś tam przeloty były, ale tutaj nic nie podocierało. Jadę do klubu zobaczyć, jak to tam wyszło. No ogólnie tak prawie, że 50%, tak prawie każdy powinien mieć. I tak z tego, co tam, no pośrednio telefony jakieś tam były, to do 50% znaczy się. No tam mieli hodowcy, także zobaczymy. Więc jadę do klubu. Już po wizycie w klubie. No lot niestety okazał się taki ciężkawy. 50% gołębi brakuje. No nieliczni tam mieli powyżej deczko 50%, także... Także mizernie, nastroje ponure. No ale cóż, no takie loty też się zdarzają. Oby gołębie przyleciały jutro, żeby było czym lotować. No tu u mnie jakiś przylot na papierze. No słabiutko, nic czołowych gołębi nie dostałem. No ta szóstka w miarę tak gęsto. Poza tym tak już troszkę gorzej. No. 17 gołębi. Rewelacji nie ma. To wyniki z zeszłego tygodnia. No teraz będzie troszkę zmian, aczkolwiek minimalne. No tak zapowiada się mało gołębi. Że tu hodowcy też nie za wesoło planują już wycofywać się z lotów, no ale myślę, że tam gołąbki się poschodzą jeszcze i troszkę nabierą siły i hodowcy, i gołębie, także no zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. No może jeszcze tak tych gołębi troszkę będzie do lotu, 500 nawet, no to jeszcze nie jest tak tragicznie, bywało mniej w poprzednich latach dalszych, także no samochód troszkę duży, a na tyle gołębi, ale no zobaczymy, jak to tam się potoczy. Także lot ciężki, no ciekawe, jak tam w tych resztę oddziałach. Niektórzy podwoływali, niektórzy przełożyli na dzisiaj, z wczoraj, znaczy z niedzieli. No, mam nadzieję, że się powstrzymają jakieś te gołębie. No troszkę pada, odpoczną te gołąbki, jutro powracują. No i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, dobry lot. Dziękuję za oglądanie. Wszystkie subskrypcje, komentarze. Do widzenia.